płacą dalej tempu indoktrynację. A jak się już zmęczą. Now we're straight.
Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że teraz już będzie mnie słychać. Z tej strony Kefas z audycją Grindcore z rodziną. Trochę mieliśmy fall start, więc zaczniemy chyba trochę od nowa i puszczę Was Grindera i zaczniemy chyba od nowa. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Niestety, jak zawsze, pojawiają się problemy z głosem. Zaraz będę się słyszał, mam nadzieję, że jest dobrze. Z tej strony Kefas, audycja Grindcore z rodziną i tak właściwie, jak mówiłem, chyba tylko do siebie, powiem Wam, że trochę będzie zmiana, jeżeli chodzi o audycję. Będę próbował się nie tylko puszczać muzykę grindcore'ową, aczkolwiek najbardziej będę starał się promować, ale też patrząc, obserwując środowisko, coraz bardziej brakuje i też heavy metalu i grind metalu, heavy metalu, death metalu, doom metalu, doom metalu, chyba najwięcej jest black metalu, ale to może z black metalem sobie na razie daruję. W każdym razie chciałbym zmienić trochę profil audycji, będzie oczywiście dużo grindcora, ale też będą pojawiać się różnego rodzaju inne zespoły, które mają swoją historię w latach 90. i tak też chyba będzie takim na razie założeniem, aby puszczać stare demówki z zespołów z lat 90., 80., 70., a może i też początek lat 2000. Zobaczymy. Problem jest oczywiście z YouTube'em, który potem, jeżeli nagrywam tą audycję, to on ją banuje i robi problemy. W każdym bądź razie, witam Was serdecznie, z tej strony Kefas, mam nadzieję, że mnie teraz słychać. Odejdziemy trochę od stricte grindcora, a będę puszczać zespoły również z pogranicza różnych gatunków heavy metalu. Nie zabraknie oczywiście koncertów, co w zapowiedziach, jakie koncerty, gdzie mam nadzieję oczywiście, że ograniczę się do kwietnia, marca, kwietnia, bo jak patrzę, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Zacznę od ciekawej informacji, dlatego puszczałem Wam Cynic. Cynic, no zespół, który stworzył zupełnie inny gatunek w metalu, progresywny, bardzo mocno techniczny, bardzo mocny wypierdziel, ale bardzo też i melodyjny. Jednym z twórców tego Cynic zespołu był perkusista Sean Reinert, który niestety, ale odszedł, zmarł. No niestety, jako w wieku 48 lat. Sam Shane to był człowiek no, o wysokiej, że tak powiem, technice grania na bębnach. Nagrał nie tylko Cynic, który był jego klasycznym zespołem, ale też nagrał Human z Death z Chuckiem Schuldinerem. No, rewolucyjna, można powiedzieć, gra perkusji, inspirująca potem dla ilu młodych perkusistów, którzy później próbowali te patenty Shane'a gdzieś tam kopiować. Także jeszcze raz przepraszam za ten wstęp. Wydaje, że trochę się tutaj porobiło. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać i puszczę Wam Cynica z starych dobrych czasów. Thank you.
No, tak jak wam mówiłem wcześniej, będzie trochę różnej muzyki, oczywiście wszystko w gatunku death, grind, heavy, ciężko, ciężko, jak najciężej. Także mówiłem, zaczynam troszkę od smutnej informacji, pożegnaliśmy z tego padołu z świetnego perkusistę. Szkoda, że tak się dzieje, nie wiadomo jakie były przyczyny śmierci, nie dywagujmy, ale cóż, muzyka broni się sama. Więc jeszcze raz posłuchajcie sobie Cynic, ale powrócić do czasów, kiedy Shine grał świetną muzę. No, to był Cynic, a tutaj oglądając oczywiście strony internetowe, to teraz podstawa do jakiejkolwiek informacji, doczytałem się, że szwedzki rząd opłaca za słuchanie heavy metalu. O, widzicie, my tu mamy 500+, a w Szwecji mają dopłatę do tego, aby być słuchaczem heavy metalu, a tak naprawdę to 42-letni Szwed, Roger Tullgren.
Jako pierwszy fan metalu w historii będzie otrzymywał zasiłki w związku z heavy metalową obsesją, która została uznana mu za uzależnienie. Turgren, zanim otrzymał potwierdzenie o chorobie, konsultował się z trzema psychologami, by uzyskać specjalne oświadczenie zakładające uzależnienie od heavy metalu. No panowie, to zapraszamy na teraz do wszystkiego rodzaju terapeutów, psychologów. Być może też będzie można uznać, że w Polsce niektórzy fani heavy metalu to są osoby uzależnione i coś może wyciągniemy od rządu. Kolejne 500, a może i 1000. To zależy od tego, jaki będziemy mieli stopień uzależnienia. Ale cóż, fajna informacja, a my dalej jesteśmy z Synikiem. No, to był Synik z dawnych, dawnych czasów, kiedy to jeszcze nikt chyba w Polsce o nich nie słyszał. No i cóż, jak mówić, taka nieciekawa sytuacja, że zmarł perkusista. Jesteśmy teraz na polskim gruncie, trochę po polskiego grindcore, oczywiście Nuclear Holocaust, bo to chyba jeden z najbardziej prężnie działających zespołów grindcore'owych w naszym kraju. Pozdrawiam chłopaków oczywiście serdecznie. Mamy co mamy. 15 lutego 2020
będą grać chłopaki z Nuclear Holocaust, In Blast We Trust, Vol. 5, 6, 7, haha. I to będą grali sobie w Wrocław's Garage Hotel Wrocławek, Toruńska 113, Włocławek, to się nazywa Włocławek. Z kim będą grać? To zaraz wam powiem, bo to w zasadzie jest kilka, tak. Unborn Suffer będą grać, będzie grał oczywiście Nuclear Holocaust, HIV, Heresier, jakiś trash metal z Lublina. HIV to taki, wiadomo, zespół komando. No i oczywiście Nuclear Holocaust, Unborn Suffer. Także kto będzie chciał, to zapraszam 15 lutego 2020 roku o 18 w Toruńska 113 Garage Hotel we Włocławsku, we Włocławku. Także posłuchajcie sobie Nuclear Holocaust, aby wiadomo, było zgodnie z literem prawa grindcore z rodziną. No, to był Nuclear Holocaust, oczywiście każdy zna ten zespół na radio, na audycji, czy też w audycji, na audycji w Radio Underground, często opuszczany zespół. Dalej jesteśmy, też trzeba patrzeć, 14 lutego, tylko dzień wcześniej, oni sobie zagrają w Paszcza Lwa, w Oliwie Gdańsku. Paszcza Lwa, 14 lutego, każdy wie, co 14 lutego jest, i to też będzie Grind and Love, Unborn Suffer, Nuclear Holocaust, HIV i Stuffiness. Stuffiness. Także warto na 18 tam wpaść do Paszczy Lwa, kwietnia 39, kwietnia 39 na Oliwie w Gdańsku, wstęp 20 zł, zaczyna się o 18 w przeddzień oczywiście. Kto tam się zakochał, czy też jeszcze jest w miłości, to zabiera swoją drugą połówkę i śmiało tam właśnie odbywa super świetny czas z Nuclear Holocaust, HIV-em i wieloma jeszcze zespołami, dwoma zespołami. No, to jesteśmy dalej sobie w grindcore, dalej Nuclear Holocaust, bo pewnie jeszcze wam powiem o jednym z koncertów Nuclear Holocaustów. To dalej jesteśmy w Nuclear Holocaust i tutaj mamy 21 marca 2020 roku Kraków, Garage Pub,
będzie Rich Hammer, Nolit, Nukra, Holoka, Park, Fetor, Sandbreaker. Kto by chciał jeździć 21 marca 2020 roku do Krakowa Garage Pub, to zapraszamy serdecznie. Świetny będzie pewnie koncert, bo to się nazywa Mytron Festival 20 lat Infest. Infest, tak to się nazywa. 20 lat in Abyss. Mytron Festival. Także, jak mówię, jest to jeden z zespołów Holocaust, oczywiście, który chyba jest najbardziej teraz zespołem jeżdżącym, grającym, pokazującym muzykę grindcore'ową nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim, co tu jeszcze mamy na Nuclear Holocaust, pojawiły się oczywiście nowe koszulki, kto by chciał sobie kupić, to zapraszam serdecznie na ich stronę, zapytać za ile, gdzie i po co. No teraz to może nie jest okres na to, żeby chodzić w koszulkach, ale mieli też jakieś sobie long sleeve, nie wiem czy jeszcze mają chłopaki, ale były Mutant Inferno, Nuclear Holocaust. No, może są, może nie, pytajcie chłopaków, ja tam tu nie będę robił reklamy, ale myślę sobie, że warto ich wspierać jak najbardziej, aby jak najdłużej grali. Dobra, jak mówię, z tej strony Kefa, już jest 19, więc pół godziny audycji za nami. Audycja Grandcore z Rycina trochę zmieni swój profil, będzie różnego rodzaju heavy metal i będzie różnego rodzaju muzyka, aby urozmaicić nasze półtorej godziny raz w miesiącu na razie. Dzięki, że jesteście ze mną. Ta audycja jest nagrywana. Mam nadzieję, że będzie dostępna na YouTubie, jak tam jej nie zbanują. Także czekajcie, może się uda, będzie na stronie Radia Underground. Mówiłem, że będzie też trochę death metalu, a żeby tak przejść od grindcora death metalu albo na odwrót, to warto sobie wejść w muzykę Terrorizer. To chyba jeden z tych zespołów, który tak starał się połączyć te dwa gatunki metalu, tudzież między innymi dzięki graniu szybkiemu Pita Sandowola i tym świetnym growlom wokalisty. Myślę sobie, że to tak będziemy tak powolutku teraz wchodzić death metal. Zapraszam Was na posłuchanie Terrorizer, ale nie samego, tylko Troop to Terrorizer. Tak więc posłuchajcie sobie System Error, który gra utwór Napalm, Fear of Napalm Terrorizera. A potem coś najwięcej powiem.
No, to Terrorizer, on sam w sumie nie Terrorizer, tylko Tribute to Terrorizer. Wiecie co, puszczać Terrorizer czasami się graniczy z cudem, bo zaraz tam tu zabanują. A więc szukam takiej możliwości puszczać muzykę, która jest do słuchania, żeby nam nie banowali. Dobra, Terrorizer, jak wiemy, co podzielony zespół, no mamy tutaj Terrorizer z Commando, z Andowolem, czyli z Pitem, i Harrisonem, i San Molino. No i chyba ten Terrorizer wydaje się być takim, może nieprawowitym, bo to ciężko powiedzieć, ale wydającym się być chyba... A może zresztą jak tam chcecie, nie będę wam mówił, to każdy ma swoje poczucie, który Terrorizer bardziej odpowiada, który Terrorizer to ten Terrorizer prawdziwy lub nieprawdziwy. Kiedyś takie teksty były, na, jeśli chodzi o scenę metalową, który jest bardziej true or not, ale co tam. W każdym razie na razie Terrorizer tutaj nic nie planuje, żadnych wycieczek do Europy, ani nowych albumów, ale warto zawsze wrócić do tego. Także powolutku, jeszcze raz, Terrorizer, tutaj przez Genital Giblets, Fucking Grinding. Tak, to nie był sam Terrorizer, tylko utwór Terrorizer i tak sobie płynnie przejdziemy od Terrorizer do Morbid Angel. Tudzież mogło być też na odwrót, ale dobra. Pamiętacie, Morbid Angel, zespół death metalowy, klasyczny death metal, który już w latach 90. zdobył miano legendarnego zespołu, nie wiem dlaczego, ale tak było. W obecnych czasach oczywiście dalej chłopaki grają i dalej tworzą swoją świetną muzę. Po odejściu Pita Sandowola z przyczyn różnych, między innymi religijnych bym powiedział, no to zespół dalej działa. A my wracamy do starych czasów, kiedy jeszcze Morbid Angel w 1991 roku nagrał pierwsze takie muzyczne w swoim stylu, już naprawdę w swoim stylu nagrania, a więc Abomination of Desolation, takie pamiętacie, i taki utwór Morbid Angel poznacie, Welcome to Hell. Just the dawn, give me a burn. Eatery pop in his eye.
Tak, tak, to jest Morbid Angel z takim starym albumem, który się nie spodobał chłopakom, kiedy go nagrali i mówili, a to taka demówka, niech to będzie taka demówka. No i tak to zostało, została wydana w 1991 roku jako w zasadzie takie nawiązanie do starych czasów, kiedy jeszcze grał tam na przykład Burnall, który potem odszedł. No więc taka stara gwardia, nawiązane to oczywiście do zespołu Terrorizer. I tak powolutku będziemy sobie biegać, potem powolutku biegać, no, dreptać, może tak powoli dreptać po całym spektrum metalu. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta nowa forma. To dajcie znać. Oczywiście mam tam jakąś stronę na Facebooku, nazywa się Grind, czy też Grindcore z rodziną. Zapraszam do tego, żebyście powiedzieli coś więcej na ten temat, czy to tak Wam się podoba, taki rodzaj mieszanki muzycznej, ale cały czas w naszym dobrym metalu. Dalej jedziemy sobie też w komentarzu, który mówił coś o koncertach i co dalej się dzieje na scenie. Posilam się oczywiście różnego rodzaju mediami, mediami internetowymi, aby Was tutaj wesprzeć i żebyście mogli sobie wybrać to, co Wam się podoba, a koncertów jest co niemiara. Dobra, jedziemy sobie dalej. Teraz przeskoczę trochę do czasów też, kiedy rodził się taki gatunek Doom Death Metal.
Nie wiem, czy pamiętacie takie zespoły jak Paradise Lost, My Dying Bride, czy innego rodzaju angielskie zespoły, Anathema na przykład, które były taką trójcą, można powiedzieć, z trójcą Doom Death Metalu. No, przyznam szczerze, że to był jeden z tych gatunków, które pamiętam najbardziej wpłynął na mnie za młodych lat. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że to był ten rodzaj muzyki, który najbardziej trafiał. Może byłem młody i miałem jeszcze pryszcze na twarzy. No i to tak, człowiek chciał się zdołować bardziej. No nie wiem, ale w każdym razie tak, Paradise Lost z pierwszych albumów Gothic to było to, co wydawało się być strzałem w dziesiątkę w moim, tak powiem, CV muzycznym. Także polecam wam z gorąco wracać do starych, dobrych zespołów. Słuchaj też oczywiście nowości, ale teraz puszczę wam Paradise Lost z albumu Gothic Silent. Stop!
Tak, to Paradise Lost, lata 90. Album oczywiście Gothic. Paradise Lost to w zasadzie zespół, który miał wiele, wiele oblicz, od takiego właśnie starego, dobrego Death Doom. Później zaczął grać różnego rodzaju, no czasami dziwne rzeczy, ale niech im będzie. W każdym razie wrócili do korzeni, słuchając jej naszych albumów, słyszę, że faktycznie i growl się pojawił, i pewnego rodzaju nawiązania do starych czasów death doom metalowych. Dobra, jedziemy sobie dalej. Co wam powiem? Puszczę wam kolejny utwór, oczywiście Paradise Lost z tego albumu, i trochę nawiążemy do działalności takiego Metal Mind Productions. Pamiętacie, pierwsze w zasadzie koncerty w Polsce na Śląsku przede wszystkim to były organizowane przez tą wytwórnię. Wytwórnia robiona przez Tomka Dziubińskiego, świętej pamięci, którego ta praca no, była dość ciężka i stwarzał dużo, dużo możliwości, aby fani metalu i nie tylko mogli poznać dość dużo czołowych, światowych zespołów na śląskiej ziemi. Na Metal Manii to były te pierwsze koncerty, tudzież potem różnego rodzaju festiwale. No jak teraz sobie patrzę, no i nadal wracają chyba do tych korzeni śląskiej tradycji Metal Manii. W 2020 roku Metal Mania też ma się odbyć jako Open Air Festival, a to dopiero będzie w sierpniu w Warszawie. Co tam wam powiem, to wam powiem, ale będzie Mayhem, Candlemass, podobno Exhorder, czy też Turbo, do którego dzisiaj nawiążę do audyty, i At The Gates, jak to tutaj dobrze widzę. Będzie ciekawie i to będzie Open Air Concert, ale chyba się będzie trzeba zebrać w sobie i pojechać. Dobra, dalej jesteśmy teraz Doom Death Metalu. I dalej jedziemy sobie z Paradise Lost. Calling to victims of pain, the fifth and the exomorph.
Tak, tak, jesteście dalej z audycji Grajnko z rodziną. Nazwa zostaje, a zmienia się trochę profil audycji. Z tej strony Kefas na falach Radia Underground. Właśnie wyleciał Paradise Lost z płyty Gothic i dodatkowych utworów do tej płyty reedytowanej później oczywiście. Jesteśmy dalej w takim miejscu, bym powiedział, heavy metalowym. Jak powiedziałem wam wcześniej, troszkę to związane jest też z Metal Mind Productions. Ale tak naprawdę, cóż, ta wytwórnia stworzyła dość dużą bazę na to, żeby można było słyszeć świetne koncerty, czy odbyły się świetne koncerty, gdzie można było słuchać świetnej muzyki. Jednym z takich zespołów, można powiedzieć, sztandarowych tej wytwórni, to był Metal Mind Production, to był Turbo. Po polsku chłopaki śpiewają, między innymi. Ale powiem wam trochę, że w zasadzie 20 stycznia tego roku strzeliło im 40 lat. 40 lat minęło jak jeden dzień, ale chyba tak naprawdę. Patrząc sobie na stronę ta z Metal Mind, widzę, że chłopaki naprawdę niezłe zdjęcie sobie pokazali przy takim starym Mercedesie. W każdym razie 40 lat zespołu Turbo. Kto jest tutaj z naszych rejonów polskich, to pamięta, jak to się zaczęło, a zaczęło się w zasadzie od tego, że spotkały się Henryk Tomczyk, Wojciech Anioła, Wojciech Sowula i Wojciech Hoffman. Trochę tych Wojtków tam było, nie? W każdym bądź razie chłopaki się zebrali i zaczęli grać, a sama nazwa Turbo to pojawiło się dlatego, że wokalista ówczesny zespołu, usłysząc kolegów, padł na salę i krzyknął: o kurwa, jak to Turbo brzmi. Jakby to powiedzieć teraz, jak to Gites brzmi, albo jak to zajebiście brzmi, jak to teraz młodzież, a może już nie teraz to mówię zupełnie inaczej. W każdym bądź razie tak powstała nazwa zespołu Turbo. Także trochę wrócimy do heavy metalu, czasów 87 roku, kiedy to Turbo nagrało sobie Ostatniego Wojownika. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam, że jak słuchałem tej płyty jeszcze wtedy nagranej na czarnym albumie, no to okazało się, że no chyba ta płyta nie wytrzymała próby czasu, ponieważ po kilkunastu odsłuchaniach zaczęła krzeczeć, piszczeć i trzeba było kupić nową. W tamtych czasach można było kupić płyty w sklepie, a nie ściągało się tego z internetu. Dobra, Seans z Wampirem, Ostatni Wojownik, zespół Turbo. Słuchajcie.
No to słyszycie, Seans z Wampirem, Ostatni Wojownik zespół Turbo. I tak tutaj jeszcze wam wtrynie trochę audio reklamy. Jesteśmy Radiem Underground, haha. Tworzymy audycje i puszczamy je na falach Radia Audycji, na falach Radia Underground, różnego rodzaju audycje. Jest tych audycji kilka. Na przykład co drugi wtorek od 19.21 jest 4 strony punka. Audycja udowadniająca, że punk rock to nie tylko UK i nasz rodzinny kraj. Przeżyj z nami podróż dookoła świata. Nocna zmiana Marcina Smugłego, nocna zmiana folka. Temat audycji zwykle krąży wokół opowiadań, mitów i legend. Grindcore to wiadomo, czwartek co raz w miesiącu na razie. Potem mamy nową audycję, punk na wesoło, w czwartek 21.22. Trochę was zaprowadzić w HC Punk. Trochę HC Punka. Co dalej? Mamy Pan Nikt, Festiwal w Jarocinie, rozmowy i to jest audycja 1 z 10, 21.23 w piątek, Punkowe Radio Underground, 18.21, Adam to nasza kluczowa audycja, więc jest już 6 audycji, dołączcie do nas, jak tylko chcecie, wejdźcie na stronę radiounderground.org i dajcie znać, czy chcecie poprowadzić audycję. Powiem szczerze, jest to wyzwanie i świetna przygoda, kto by tego chciał, polecamy kontakt z nami. Kto chce promować nasze radio, polecamy również koszuleczkę, którą mamy dwustronną, świetnie wykonaną, ekstra wyglądającą, czarną, badziki różnego rodzaju. Jeżeli ktoś chce, dajcie nam znać. Warto sobie kupić i wesprzeć nas, nasze idei. Idea Radia Underground to jest po prostu muzyka, nagrania, archiwalne zespoły i wiele, wiele ciekawostek. Także tyle audio, reklamy. I dalej jesteśmy w heavy metalu i tutaj już jest ojoj, już jeszcze 20 minut audycji, a tyle chciałoby się powiedzieć. Także Ostatni Wojownik, zespół Turbo i tam trochę jesteśmy wokół Metal Mind Records. Jak mówiłem wam wcześniej trochę tak o nazwie zespołu, co do koncertów, no to mówię, że Metal Mania się pojawi, tutaj coś się pojawia, jeszcze jakaś Taria, tak, z wokalistka zespołu Nightwish. Trochę CETI będzie grało i wiele, wiele ciekawostek. Wejdźcie sobie na stronę, zobaczcie. Jest tego trochę. Najciekawsze to, jak mówiłem, Metal Mania, która ma być festiwalem otwartym. I Phil Anselmo z The Illegals będzie grał też w Krakowie. Utwory Pantery z Vulgar Display of Power. Dobra, jedziemy dalej, żeby was nie zagadywać. Koncerty. Tutaj tu będę się posiłkował Masterful Magazine, kto tam wie, to wie, to jest taki magazyn death metalowy i nie tylko black metalowy. I co my tu mamy, kochani? Mamy 2 lutego 2020, więc w Warszawie Proximie zagra Art the Air as Murder, Carnifex for Fitford on Autopsy i I Am. Kto będzie chciał pójść, tam cena 90-100-110, 14 lutego w Proximie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście też 19 lutego 2020 we Wrocławiu grają Testament, Exodus, Death Angel. To dla fanów ostrej jazdy thrash metalowej. Dla fanów Death. 18 marca Wrocław w pralni, mamy Chrysium, Grossom i Vitriol w Wrocławiu pralnia. 18 marca cena 70-80-90 zł w pralni, poszukajcie, warto na pewno na Chrysium pójść, bo to taki zespół wyrywa wszystko z butów i innych. Co mamy jeszcze dalej, jeżeli chodzi o marzec? No tam też mamy Take, Compnard i North to Verge. To zespoły black metalowe, to tam jak ktoś lubi, to niech sobie idzie oczywiście. I to chyba na razie, a to dopiero będzie w czerwcu, więc nie będziemy was tutaj zamęczać. Dobra, jesteśmy w granie zespołów z Metal Mind, ale też nie tylko. A więc trochę jeszcze pogramy po polsku starego, dobrego heavy metalowego. Pogramy heavy metalowych nut. Pamiętacie Kata? To taki zespół ze Śląska i Głos z Ciemności.
istoty zwierzęcych praw mają świętą moc. Seol, wiele lat dla mnie chwil, byłem jak grom, uczyłem się. Wielka wiel, z nędzy, nędza tkwi. Tak, tak, słuchacie Grindcore z rodziną, audycja, która trochę zmieniła swój profil muzyczny. Za mną prawdopodobnie słuchać jeszcze Kata z Oddechu Wymarłych Światów. Z nowości już taka informacja, że Bruce Dickinson, a więc wokalista Iron Maiden, którego no, też Iron Maiden będziemy gościć w Polsce, ale wokalista będzie w Warszawie 5 marca tego roku promował swoją autobiografię. Będzie to się odbywało w warszawskiej sali Global Expo. Nie będzie śpiewał, ale opowiadał będzie o sobie, o tym co i jak i gdzie i kiedy. Także może i warto pojechać, żeby spotkać i podpisać autobiografię naszego świetnego wokalisty. Kto będzie chciał, to zapraszam. Nie? Oczywiście, kto będzie chciał
zobaczyć tego naszego świetnego wokalisty Iron Maiden. Dobra, co jeszcze mamy z newsów? Basista Mia Valance wrzuca nas Abad przez telefon. No to ciężkie czasy teraz. Zrywa się różnego rodzaju związki i też wyrzuca dziewczyny z zespołu. Michał Jarski odchodzi do Alastora na przykład, więc Alastor szuka nowego wokalisty. Behemoth to taki zespół polski, który jak zawsze, tylko się coś pojawi, to pojawiają się różnego rodzaju kontrowersyjne rzeczy. No i co się wyszło, że no niestety kluby muzyczne, po które Behemoth będzie grał, pod lupą prokuratury, no to już nie mają się chłopaki czym zajmować, tylko niestety, ale utrudniać granie chłopakom z Behemota. No co dużo mówić, można było się tego spodziewać, no nie jest to ulubiony zespół przez współczesną władzę, także mają swoje problemy. No niestety, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, ale co zrobić. Warto oczywiście ich wspierać, być na tych koncertach, nie poddawać się i jak coś trzeba, to mówić jasno, że muzyka to jest sztuka przede wszystkim i ona jest najważniejsza, a nie polityka. Także mam nadzieję, że to się ją wyjaśni. Jeszcze co do newsów, co jeszcze z newsów wam powiem, to wam powiem. Ach, David Mustaine wraca na scenę po pewnego rodzaju problemach zdrowotnych. Okazało się, że trzyma się dobrze i będzie dalej prowadził swoją działalność. No niestety to oczywiście był problem zdrowotny, dotyczył raka gardła, ale jego leczenie wypadło bardzo dobrze, może dalej grać. Także super, czuję się mocno, jak mówi, nigdy nie nastawiałem się na nic innego jak sukces. Większość leczenia już jest za mną, czuję się naprawdę mocny, po radioterapii usłyszałem, że wszystkie moje wyniki są świetne. Onkolog to również potwierdził. Więc być może w 2020 roku, 12 lutego, nasz kochany Dave Mustaine przyjedzie do Polski, aby zagrać koncert. Jak ten koncert ma być? Chyba w Torwarze, w warszawskim Torwarze. Jak ktoś, to będę informował was na bieżąco. Dobra, dalej jesteśmy w trybie Heavy Metal Trash i trochę polskiego Heavy Metal Trashu. Dalej Kat, dziewczyna w czerwonej koronie. No ale zostało nam jeszcze 13 minut audycji, więc coś tam jeszcze powiem. Posłuchajcie. Miał raj, rajów nie ma. Twój krzyk
Tak, tak, to Kat, śląski zespół heavy metalowy, jeszcze grający w składzie, z starym, z niezmienionym składzie, z Lotem i na wokalach oczywiście Romek Koszczewski. Dobra, kochani, dostałem tu informację z ostatniej chwili, oczywiście jesteśmy w audycji Grindcore z rodziną i dalej jesteśmy grindcore'ową audycją przecież. Grind or Die. No More War, tak, tutaj jest Katakumby Radom i tutaj znowu nasz ulubiony zespół polski grindcore'owy, jeżeli chodzi o obecność na scenie. Nuclear Holocaust będzie grał tam razem z No Santo, Nuclear Holocaust i Mans of Control. Także to tutaj będę mówił, że 20 zł wstęp, to się będzie odbywało Katakumby Radom, plac Stare Miasto 11 w Radomiu, dnia 6 marca tego roku 2020. Także gdyby ktoś chciał, to zapraszam serdecznie. To, że jest chyba Nuclear Holocaust zabija, jeżeli chodzi o ilość koncertów, bardzo to mnie cieszy. Zapraszam tutaj raczej bardziej na zachód, bliżej Opola. Może chłopaki się zgodzą. Tu, żeby nam zagrali na naszym tutaj opolskim grindogu. Co do opolskiego grindogu, to mam tutaj, jak mówię, jeszcze oczywiście wyjście awaryjne, to nasze ulubione miejsce, gdzie spotykamy się z dobrą muzyką i wspaniałymi ludźmi. Co my w tym wyjściu awaryjnym teraz będziemy promować? To wam powiem, że 1 lutego będzie DWS familijny koncert, potem będzie queerowy karnawał, potem będzie Ukryte zalety systemu M-Psycho Cukier, Oscylator, potem będzie jakieś party, będzie Max Bravura, Primal Minds, a to tak. 1 lutego będzie DWS Family Concert, 7 lutego Queerowy Karnawał, 13 lutego Ukryte zalety systemu M-Psycho Cukier,
15 lutego Oscylator 1, 21 lutego Release Party Long Way to Go, na przykład 22 lutego Max Bravura i Primal Minds, a 28 lutego Nigrum Opolini. To jeżeli ktoś chce, zapraszam do wyjścia awaryjnego Lubuszycka 1, Opole. Wiele, wiele się będzie działo w lutym. Powoli, powoli zbliżamy się do końca, zostało jeszcze 5 minut audycji. Także dzięki Wam, że jesteście ze mną, bo jak mówiłem, audycja jest nagrywana na YouTubie. Nazwa jest taka, jaka jest, zostanie cały czas taka, bo jednak promujemy też również grindcore, muzykę grindcore'ową, ale trochę będziemy też mówić już o zespołach z gatunku heavy i nie tylko. Także dzięki wielkie, że byliście ze mną. Na końcu puszczę Wam oczywiście zespół grindcore'owy Expurgo, tylko znajdę ich na swojej liście. No nie udało się puścić wszystkiego, co miałem Wam puścić, ale to cóż, za miesiąc postaram się nadrobić te zaległości. Z tej strony Kefas z audycji Grindcore z rodziną. Szukajcie, a znajdziecie, nie? Dobra. Mamy tutaj Expurgo. O. No to idziemy dalej. Także jeszcze raz dzięki wielkie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i gorąco. Mam nadzieję, że za miesiąc się usłyszymy, a tak to słuchajcie Radio Underground codziennie. Jest jakaś audycja oraz możecie odsłuchać tego, co było w mojej audycji na YouTubie. Jeszcze raz dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie. Tu Kefas. Do usłyszenia.